Subskrybuj kanał Tempic Go i poznaj świat najlepszych produkcji audio. Tempic Go prezentuje rozmowy na śmierć i życie. Rozmowy na śmierć i życie we współpracy z Empik Go i wydawnictwem Kompania Mediowa. Nowy podcast kryminalny. Rozmowy o morderstwach, zabójcach i książkach. A rozmawiać będą Magda Omilianowicz, Beata Banasik i gościa. Cześć wszystkim, witamy Was Pierwszym odcinku naszego podcastu. I będzie to odcinek wyjątkowy. Nie tylko dlatego, że pierwszy, ale też dlatego, że będzie różnił się formą od pozostałych odcinków podcastu. Mianowicie zazwyczaj będzie wyglądać to tak, że razem z Magdą Omilianowicz, która jest tutaj ze mną w studio, będziemy przez kilka lub kilkanaście minut opowiadały sobie o różnych sprawach, będziemy wprowadzały pewne nowe wątki, i po tym czasie będziemy zapraszały do studia różnych znamienitych gości. Dzisiaj, ponieważ nie znamy się, to znaczy Magda i ja znamy się, natomiast nie znamy się my z Wami, drodzy słuchacze, stwierdziłyśmy, że aż wypada pokrótce przedstawić się i powiedzieć, Kim właściwie jesteśmy? Jeżeli o mnie tak naprawdę yy, nie ma zbyt wiele, dużo do powiedzenia, yy, to znaczy, mogłabym długo mówić na swój temat, ale nie jestem związana w żaden sposób z tematyką kryminalną. Tak, Magda. Omilianowicz jest bezpośrednio związana z pewnymi przerażającymi i e, zapierającymi dech w piersiach wydarzeniami, które miały miejsce w Polsce e, kilkanaście, kilkadziesiąt lat wstecz. Magda rozmawiała ze świadkami wydarzeń. E, Magda zasięgała rad i zdań e, wielu specjalistów. E, Magda y, Robiła ogromny research na temat tych zdarzeń. Co więcej, na podstawie tego researchu i tych wszystkich rozmów Powstał wyśmienity reportaż pod tytułem Wampir, Jak Rodzi się Zło, który, z tego co wiem, jest edycją wznowieniową książki. Jest to książka, którą można już kupić w salonach EMPIK. Jest to książka wydawnictwa Kompania Mediowa. Natomiast. Zanim przejdziemy do samej treści książki, chciałam jeszcze powiedzieć, że Magda zrobiła coś niebywałego. Mianowicie, ona stanęła twarzą w twarz z bestią, bo inaczej nie można tego człowieka nazwać. Nie ma innych słów, które mogłyby go opisać. I e, chciałabym, żeby Magda, która zazwyczaj będzie naszą współprowadzącą, była dzisiaj naszym gościem specjalnym. Także cześć Magda, witam cię bardzo. Cześć, ciepło. cześć, witajcie. Ja zacznę od tego, i ponieważ ja dzisiaj będę dziennikarzem, będę osobą, która mało wie i wielu rzeczy będę chciała się dowiedzieć, będę zadawać pytania, i zacznę od takiego pytania bardzo globalnego. A w prowadzającego. I właściwie chciałabym Cię zapytać, bo bardzo mnie to interesuje, na czym tak naprawdę polega praca reporterki. Czym jest reportaż, jak się pisze reportaż? Już kiedyś mówiło się, że reporter opowiada ludziom świat. No, dzisiaj jest troszkę inaczej, bo mamy blogerów, mamy youtuberów. Dzisiaj właściwie każdy nam o tym świecie opowiadać mhm. może, ale kiedyś wychodziło się z założenia, że reporter wie więcej z racji zawodu, z racji tego, że ma możliwość dotarcia do znacznie większej ilości osób, z którymi rozmawia, może dotrzeć do informacji, do której Kowalski nie dotrze. Praca polega przede wszystkim na ciekawości świata, na ciekawości drugiego człowieka, na chęci dotarcia do prawdy, co zwykle nie jest takie proste, nie jest takie oczywiste. Tu, w przypadku pękalskiego, parę razy będziemy wracać do tego, co jest prawdą, co prawdą nie jest. Ale myślę, że takim głównym motorem każdego, kto chce pracować jako reporter, musi być ciekawość świata. Czyli taka ciekawość, ale też trzeba być na pewno odrobinę wścibskim. Troszeczkę Na tak... pewno, bo no, no, umówmy się, że nie każdy chce z nami rozmawiać. Szczególnie jeżeli y, historie dotyczą spraw bardzo drastycznych. Tak. Także musimy wtedy używać bardzo różnych argumentów, żeby ktoś chciał się z nami żeby kogoś tą swoją prawdą podzielić. Rozumiem. I powiedziałaś tutaj, troszeczkę zdradzając, bo z tego co pamiętam, chyba jeszcze nie wspomniałam e, nazwiska. E, natomiast już powiedziałaś Leszek Pękalski. Magda, kim jest Leszek Pękalski i co cię naprowadziło na napisanie tak wstrząsającego reportażu na, na jego temat? Wiesz, Leszek Pękalski towarzyszy mi od bardzo, bardzo dawna. To się zaczęło, kiedy pracowałam w lokalnych mediach w Koszalinie i Nagle dostałem informację, to były lata 90., od zaprzyjaźnionego policjanta, że pojawił się człowiek, zatrzymano człowieka podejrzanego o morderstwo, i on im nagle zaczął opowiadać, że on nie popełnił tylko tej jednej zbrodni, że on ma na koncie. Kilkadziesiąt morderstw. No więc dla młodej reporterki był to po prostu interesujący temat. Rozumiem. Tym bardziej, że było embargo na informacje. Wiedziałam, że koledzy, którzy będą przyjeżdżać na pewno z redakcji z całej Polski, bo taki przypadek jeszcze się w Polsce nie zdarzył, y, będą mieli większe trudności z dostępem do tych informacji niż ja, y, która jakby byłam na miejscu i znałam tych policjantów. W związku z tym zaczęłam ten temat drążyć. No i trafiłam wtedy i do rodzin ofiar, i do rodziny Pękalskiego, rozmawiałam z jego ojcem, spotkałam się z jego nauczycielami, z wychowawcami. Rozmawiałam z policją, z prokuraturą, z psychologami, z seksuologami. Współpracowałam wtedy z takim poznańskim świetnym tygodnikiem reporterskim, Miliarder. No i mój szef stwierdził, że masz, Magda, tyle materiału, że to nie jest na artykuł ani nawet na serię mhm. artykułów, ale to jest materiał na książkę. No, i tak to się zaczęło. No, oprócz tego, jako jedynej pozwolono mi spotkać się z Pękalskim jeszcze przed procesem. I właśnie, ale zanim jeszcze przejdziemy do tego spotkania z Pękalskim, chciałabym Cię jeszcze zapytać, jako znawczynię w temacie, jak Pękalski został zatrzymany w sensie co się wydarzyło, bo on miał na swoim koncie kilkadziesiąt ofiar. No, nie zrobił tego w jeden dzień albo w tydzień, to trwało y, miesiącami lub latami. Leszek Pękalski jest chyba z tego co wiem największym seryjnym mordercą y, naszego kraju i jak w ogóle wyszło na jaw, że, on, że to się stało w sensie no coś jednak Musiało gdzieś mu umknąć, on się musiał gdzieś jakoś ujawnić, jakoś pokazać, jak to wyszło. Wiesz, to była niebywała historia, ponieważ on y, mieszkając w Bytowie mieszkał bardzo blisko komendy policji. Policjanci mhm. mijali go bardzo często. Y, jadał posiłki w stołówce policyjnej czasami, także cały czas się o nich ocierał. Y, miał na swoim koncie gwałt. Zgwałcił y, starszą panią mieszkankę wsi, A, czyli w której on był mieszkał? już wcześniej notowany. On był już notowany. Okay. I kiedy doszło do zabójstwa Sylwii, sprzedawczyni z Darskowa, której ciało znaleziono w lesie, sprawdzano różnych dewiantów z okolicy. Mhm. Nie brano pod uwagę Pękalskiego. Dlaczego? Przeoczono go po prostu. Mhm. I na jego akta trafiła sekretarka z komendy policji, która przekładając jego akta zobaczyła. Przecież ten człowiek ma na koncie gwałt, należałoby go sprawdzić. No mhm. i kiedy został aresztowany, kiedy go przyciśnięto do muru, to on przyznał się do zamordowania Sylwii. No wszystkie dowody też wskazywały na to, że to on. I tak go zatrzymano, czyli zatrzymano go właściwie przypadkiem. I od razu przyznał się do kolejnych morderstw? Yy, czy to trwało jakoś długo, że on zaczął w ogóle wyznawać to, co on zrobił? Podczas przesłuchań był pytany o to, yy, czy... Nie było innych incydentów. Mm -hmm. On się zawsze upewniał, czy jeżeli opowiedziałby, że ma coś jeszcze na swoim koncie, czy grozi mu większa kara. No, był zapewniany, że nie i wtedy zaczął się przyznawać do kolejnych czynów. Poprosił o mapę i na tej mapie zaczął zaznaczać miejsca, w których był. I wtedy y, po prostu policja jeździła z wizją lokalną i sprawdzali te miejsca, tak? Czy to rzeczywiście miało miejsce, czy były takie przypadki, y, czy rzeczywiście gdzieś taka osoba została zamordowana i sprawdzali te wszystkie rzeczy, tak? Sprawdzali, no i na, kiedy przyjeżdżali na miejsce, to okazywało się, że rzeczywiście na przykład tu są zakopane zwłoki. A rzeczywiście tutaj w tym mieszkaniu yy, została zabita kobieta mhm. i na przykład Leszek wiedział o tym, że ściany były wcześniej niebieskie, a teraz są żółte. I z tego co wiem, wiedział też na przykład o takich szczegółach jak znak ugryzienia na piersi ofiary, były też takie drastyczne czy kolor bielizny, przy, czy kolor bielizny. I on to wszystko pamiętał i okazywało się, że to tak naprawdę się wszystko zgadza. Tak, tak. Tylko no nie udowodniono mu potem tych zbrodni też z wielu różnych powodów. Ja zawsze mówię, że położono to śledztwo. Dlaczego? Położono to śledztwo, ponieważ kiedy Leszek wędrował po Polsce i mordował, wtedy jeszcze nie było badań DNA. Kiedy policja zabezpieczała miejsce zbrodni, nie było mm -hmm. badań DNA. Kiedy doszło do procesu pękalskiego, te badania weszły do Polski i prokurator żądał na przykład badań DNA. Okazywało się, że w danej sprawie dowodem był włos sprawcy. Ale ten włos był badany wcześniej tak, że tłuczono go w moździerzu. Czyli no nie było już tego dowodu. Nie można było sprawdzić. No i w wielu przypadkach było tak, że musiałby być to proces poszlakowy, mhm. bo samo przyznanie się do winy Pękalskiego nie wystarczało. Magda teraz nasuwa mi się pytanie, ile tak naprawdę ofiar ma na swoim koncie pękalski, bo z tego co wiem, liczby są różne i yy, różne liczby były podawane swojego czasu, a z tego co wiem, został oskarżony za chyba tylko jedno zabójstwo. Tak, on został oskarżony o 17 morderstw w tym i uprowadzenie dziecka, a został skazany za jedno morderstwo, wcześniej za gwałt. No i Często jestem pytana, jak sądzisz, Magdo, ile rzeczywiście ofiar Pękalski ma na koncie? Postawcie sobie takie pytanie. Jeżeli pierwszym spełnieniem człowieka zaburzonego jest zgwałcenie starszej kobiety, mhm. a jego kolejnym spełnieniem, tym chorym spełnieniem jest zamordowanie młodej dziewczyny i odbycie stosunku z jej zwłokami, no to Jaka jest eskalacja tych czynów? Czy coś było po drodze, według mnie na pewno. Według mnie na pewno. Natomiast ile było tych zbrodni, no myślę, że nigdy się nie dowiemy. Mhm. Pracują nad aktami Pankalskiego wciąż policjanci z archiwum X, ale do tej pory nie, wiedzieliśmy, nie dowiedzieliśmy się niczego więcej, a poza tym Beato, do dzisiaj nie zatrzymano żadnego sprawcy tych zbrodni, o które tych był oskarżony Pękalski. Mm -hmm, mm -hmm. Czy to były yy, tylko kobiety? Yy, nie, no tam był niebywały przypadek, na przykład właśnie a propos... A propos tego, czy te zbrodnie mu przypisywano, czy nie. Kiedy rozpoczynałam pracę nad tą sprawą, rozmawiałam z policjantką, która zajmowała się morderstwem komiwojażera. Mhm. Jego zwłoki znaleziono w lesie, został zabity nożem. I ona mi powiedziała, że Pękalski podczas przesłuchania powiedział, że on go rozebrał. I też odbywał nad jego ciałem jakieś rytuały. I ona mówi, ale to jest nieprawda, co ty mówisz, bo myśmy go znaleźli, i on był ubrany. Aha. Pękalski mówi, bo ja mu przeciąłem z tyłu pasek w spodniach, potem te spodnie podciągnąłem, żeby mu nie było zimno. I ja po latach, kiedy miałam dostęp do akt sprawy, kiedy pisałam tą finalną wersję bestii, wampira, specjalnie. Zatrzymałam się przy tej sprawie, żeby sprawdzić zdjęcia. No i rzeczywiście na zdjęciach ta ofiara miała przecięty z tyłu pasek w spodniach. Nie bywało. Skąd Pękalski mógł o tym mógł wiedzieć, wiedzieć, jeżeli to Oczywiście. nie on się tej zbrodni dopuścił? Mm. A czy e, tym zbrodniom towarzyszył za każdym razem jakiś e, podobny rytuał? W sensie na czym polegały zbrodnie Pękalskiego? Poza tym, że wiem, że były naprawdę niewyobrażalnie złe. Ale czy one się powtarzały? Czy to, było, czy to właśnie było jakiś, miał jeden sposób zabijania swojej ofiary, czy było ich więcej? On atakował zawsze tym, co miał pod ręką, więc to nie jest taki typowy przykład seryjnego mordercy, który przygotowuje sobie w domu narzędzie zbrodni. On jeżeli miał przy sobie młotek, atakował młotkiem, jeżeli miał przy sobie nóż, atakował nożem. I... Natomiast zawsze on, z tego co mi wiadomo, najpierw zabijał swoje ofiary, tak? Po czym dochodziło do. Jak to nazwać? Do, aktu do rodzaju seksualnego aktu seksualnego. No ze tak, zwłokami. To chyba możemy nazwać? Ze zwłokami. Był jeden przypadek, który się różnił od pozostałych. To był przypadek zabójstwa policjanta Mantaja w Słupsku. On tam wszedł na teren szkoły policyjnej i chciał się ogrzać, a kiedy go stamtąd wyrzucono, Y, próbował wejść na teren innego budynku. Policjant, który chciał go wyprosić, y, został przez niego zabity, bo wystraszył się, że, mm -hmm, że, że, może go, złapią. że go złapią. Czyli po już prostu, wtedy tak. miał na swoim koncie ileś czyli ofiar musiał? musiał już wtedy tak. mieć jakieś ofiary na swoim koncie. A w jakim wieku były ofiary pękalskiego? Od do. Czyli jaka była skala. Wiekowa. No te zbrodnie, o które został oskarżony, to było od niemowlęcia. Od niemowlęcia, od niemowlęcia które porwał i y, które zmarło z wyziębienia, bo pozostawił je, to była zima, y, pozostawił je na terenie jakiegoś opuszczonego budynku. Oczywiście, on odwołał zeznania, bo y, kiedy dowiedział się w więzieniu, co, co grozi, co go za, grozi mm. tak za zamordowanie dziecka, to natychmiast to odwołał. Do osób bardzo, bardzo starszych. Mhm. Zresztą, kiedy byłam y, na wywiadzie z nim, kiedy, kiedy z nim rozmawiałam i zapytałam go, jakie kobiety się panu podobają, no to on mi powiedział takie niestare, takie do sześćdziesiątki, ale teraz mi się najbardziej podoba pani protokolantka w sądzie i taki dziennikarz z kitką, który przychodzi na rozprawy. Także okay. to był bardzo duży rozrzut. Rozumiem. Mów, wspomniałaś o niemowlęciu. Mówimy o niemowlęciu, niemowlęciu. To tak znaczy, to dziecko miało, ile, to było kilkumiesięczne dziecko porwane przez Pękalskiego w celu, żeby je zabić, w jakim, Jak myślisz? W jakim celu tego nie wiemy. No, z, z tych zeznań, które on składał, nie wynika, dlaczego on to dziecko porwał. Mhm. Po prostu wyjął dziecko z wózka, włożył to dziecko do torby podróżnej. I, I dziecko było obnażone, więc prawdopodobnie też tutaj był motyw seksualny. Rozumiem. Leszek Pękalski jest osobą, jeżeli można go nazwać osobą, bytem, który ma stwierdzone zaburzenia jakiego typu? Pękalski jest upośledzony w stopniu lekkim. On kończył szkołę dla, dla dzieci upośledzonych. Natomiast y, to upośledzenie nie wyklucza odpowiedzialności, ponoszenia odpowiedzialności mhm. za swoje czyny, ponieważ on był w stanie rozpoznać to, że to, co czyni, jest złem. Czyli jest uznany za osobę poczytalną. poczytalną. Mhm. Za osobę poczytalną, ale też y, przeczytałam w aktach, że pękalski ma uszkodzenie płatów czołowych, mhm. czyli tej części, która jest odpowiedzialna za empatię. I też kiedy podczas rozmowy zapytałam go o to. Czy nie było panu żal tej dziewczyny w lesie, która przyniosła panu jedzenie, a pan ją zabił? I odpowiedział mi, no tak trochę, tak pół na pół. Yy, ale on właściwie nie wiedział, o co go pytam, no bo skoro on nie odczuwa współczucia, no to skąd, skąd on może. Skąd on ma wiedzieć, skąd on ma wiedzieć jak to przykro, powinno czy być, czy jest tak. mu przykro czy nie. Okej, okay, to już tutaj jakby zaczęłaś temat yy, tego spotkania. I chciałam cię zapytać przede wszystkim, kiedy to było? Gdzie miało miejsce twoje y, zetknięcie z bestią? No i jak wyglądała? Przede wszystkim Magda co czułaś, bo jednak szłaś na spotkanie z człowiekiem, o którym wiedziałaś, że zrobił tak bardzo dużo złego, zrobił wiele złego głównie kobietom. Ty jako kobieta musiałaś się z nim spotkać, musiałaś chciałaś, ale miałaś na tyle odwagi, że to zrobiłaś. Jak to wyglądało? Co, co czułaś idąc tam i co czułaś już siedząc naprzeciwko niego? Bo z tego co widziałam na zdjęciu, a jest jedno archiwalne zdjęcie, to jesteście się, obok siebie tak dość blisko. W sensie to taka była rozmowa raczej jak przy stole. Nie ma zbyt dużej odległości między Wami na tym zdjęciu. Wiesz, myśmy się spotkali, tak jak wspomniałam, jeszcze przed jego procesem w areszcie śledczym w Słupsku. No dzisiaj by to nie było możliwe. Dziennikarze nie mają dostępu do kogoś, kto jest przed, przed wyrokiem. Mhm. Tutaj prokurator wyraził na to zgodę, to były trochę inne czasy. Co mi towarzyszyło? Towarzyszyła mi na pewno ekscytacja, no bo zdawałam sobie sprawę, że to będzie jedyne tego typu doświadczenie w życiu. A dlaczego ekscytacja? No pewnie dlatego, że obejrzałam wcześniej Milczenie Owiec mhm. i wydawało mi się, że to może być doświadczenie podobne. Nie było. Zdecydowanie nie było. No zaczęło się od czego? Pękalski każdemu z dziennikarzy, też kolejnych, którzy go potem odwiedzali, przekazywał przez wychowawcę listę życzeń. Czego on chce za taką rozmowę? To była bardzo długa lista, tam były kilogramy cukru, cukierków, kiełbasy, skarpetki, to co można kupić w więziennym sklepiku. No oczywiście skreśliłam trzy czwarte z tego, kupiłam mu kilka rzeczy. I pierwszą rzeczą, którą Pękalski zrobił po wprowadzeniu go do tego pokoiku, pokoiku w którym mm -hmm. rozmawialiśmy, to było zanurkowanie w tej reklamówce, żeby sprawdzić, czy na pewno dostał te dobra, o które prosił. No i nie było tam wszystkich. Nie długo. było, ale on już był uprzedzony przez wychowawcę, że tych, tych rzeczy będzie znacznie mniej, ale był bardzo zainteresowany tą reklamówką i, i właściwie cały czas podczas tej naszej rozmowy do tej reklamówki zaglądał. A propos zdjęcia, o którym wspomniałaś, tak. to też jest dość ciekawa historia, bo ja nie zauważyłam, że kiedy myśmy siedzieli naprzeciwko siebie, to obok na tym stole stały krzesła. Odwrócone metalowymi nogami tak. do góry. I ktoś mnie kiedyś spytał, czy pani się nie bała, że on może chwycić za to krzesło i zrobić pani krzywdę. Ja tych krzeseł nie zauważyłam. Bo on nie był, a to z emocji ich nie widziałam. emocji ich po prostu nie widziałam. Natomiast no, był taki moment, ja miałam na stole dyktafon, leżał też długopis, kiedy zauważyłam, że pękarski się bacznie wpatruje w ten długopis, więc cofnęłam go, bo. No bo też nie wiedziałam, czy nie chwyci tego długopisu, nie wbije mi w oko na przykład. On, bo przecież jemu było wszystko tak, jemu jedno, było prawda? Było wszystko jedno, i przy, ale i nie był, yy, w sensie on nie był związany, nie, nie miał był kajdanek, skuty, nie, nie był skuty, nie. tak? Więc nie jak... był skuty, natomiast no, towarzyszył nam strażnik, był ze mną fotoreporter. Mhm. Rozmowa. Z Pękalskim, bo też jestem pytana, czy, czy powtórzyłabym tą rozmowę po latach. Mm -hmm. Na pewno bym nie powtórzyła, bo na pewno nie dowiedziałabym się Nic niczego więcej. więcej. On każdemu sprzedawał, mówiąc kolokwialnie, inną wersję wydarzeń. A przede wszystkim podczas tamtej rozmowy on był cały czas wystraszony, czy nie zostanie skazany na z... karę śmierci. Było moratorium już wtedy na karę śmierci ale on mimo wszystko się bał, no i cały czas się bał, czy jeżeli go wypuszczą, bo przecież jest chory, więc właściwie powinni go wypuścić, to czy rodziny ofiar nie zrobią mu krzywdy. Mhm. Także to było najważniejsze dla niego. Czy jemu nie stanie się nic złego? No bo, czy jemu nie zostanie odebrane życie? Leszek Pękalski w ogóle chyba miał taką tendencję do mówienia i policjantom, i y, reporterom, i wszystkim dookoła. Zresztą jeszcze zanim w ogóle chyba jeszcze jak był dużo młodszy y, mówił za każdym razem, że on jest taki y, biedny i że on to w ogóle ma chorobę psy. Psychiczną i że on, nikt mu nie może nic zrobić i nic zarzucić, bo on jest chory, biedny, bito go jak był mały i właściwie robił z siebie taką ofiarę po to, żeby rozumiem wzbudzić też litość innych, tak, ale jakby na swoje czyny znajdował takie usprawiedliwienie w stylu yy, jestem... Chory psychicznie, dlatego nie powinniście mi nic zrobić. Tak, on bazował przez całe życie na tej litości, bo y, kiedy mieszkał, tam jest taki rozdział, on mieszkał u takiej starszej pani Jechowej, y, zaangażował się wtedy w ruch Jechowych, y, przede wszystkim dlatego, że doszedł do wniosku, że tam przychodzą ładne dziewczyny na spotkania, więc może uda mu się znaleźć żonę, y, bo on całe życie powtarzał: Chce mieć żonę. Chce mieć żonę, tak. Jeździł do ośrodka dla, y, y, dla młodzieży, młodzieży niepełnosprawnej, gdzie były dziewczynki z głębokim upośledzeniem, jeżdżące na wózkach inwalidzkich i tam jeździł i prosił dyrekcję tego ośrodka, żeby dała mu żonę. Mhm. Tą babcię też prosił, żeby pomogła mu znaleźć żonę. Jakieś listy Bo też chyba wysyłał do wysyła, różnych ośrodków. Tak, mnóstwo mhm. listów. No, nie wspomniałyśmy o tym, że oprócz tego, że on jest upośledzony i ma to uszkodzenie płatów czołowych, Pękalski ma monstrualny popęd seksualny. I to było głównym motywem zbrodni. Gdzieś na YouTubie jest taki filmik, kiedy jedna z ekip telewizyjnych odwiedziła Pękalskiego i przywiozła mu gazety pornograficzne. Do gdzie przywieźli? Do, do, więzienia. do więzienia. To już było mhm. tak podczas odbywania przez niego kary i Pękalski mimo włączonej kamery podczas rozmowy z dziennikarzem cały czas zerkał na tą gazetę i masował sobie krocze. Także nie przeszkadzało mu to, że, że jest oglądany. Że jest ktoś to, jest obok... popro... to jest, no było i jest, jak stwierdzili specjaliści, nadal jest. Silniejszy Silniejsze od niego. Od niego. Czy, ale rozumiem, że na spotkaniu z Pękalskim czułaś się w jakiś sposób skrępowana seksualnie, jako kobieta. Nie wiesz, takim uczuciem, które mi towarzyszyło, bo też jestem często o to pytana, czy towarzyszył mi strach. Czy towarzyszyła mi litość, czy to była mieszanka mm -hmm. uczuć? Nie, to było przede wszystkim obrzydzenie. To było przede wszystkim obrzydzenie, bo zdawałam sobie sprawę, kto przede mną siedzi. Co prawda, wtedy. Nie wiedziałam o tej sprawie aż tyle, ile wiem dzisiaj, bo y, ja akta sprawy przeczytałam dopiero pisząc y, kolejną wersję książki. Natomiast obrzydzenie, że y, w tym człowieku nie ma cienia skruchy, że jest koncentracja tylko i wyłącznie na sobie i na tym, czy mnie się nic nie stanie. Także no, wyszłam stamtąd z ogromnym poczuciem obrzydzenia, że. Spotkałam się z człowiekiem, ale tak jak mówiłaś, czy rzeczywiście można nazwać taką jednostkę człowiekiem. To jest ciekawe, bo czytając na przykład Twoją książkę, możemy. Jakby, książka jest napisana w tak niebywały sposób, że właściwie jesteśmy w stanie się zidentyfikować, ale nie tylko z ofiarami pękalskiego, powiem więcej. Jesteśmy w stanie zidentyfikować się z samym pękalskim. I ja w pierwszych rozdziałach właściwie to powiedziałam sobie. Jeszcze nie wiedząc co zrobił, tak? bo ja, ja nie znałam, zanim przeczytałam książkę, nie znałam w ogóle jego historii. I powiedziałam sobie, no dobra, no, rzeczywiście robi, co robi, ale tak, matka pije, ktoś go bije, upośledzenie psychiczne, y, nikt o niego nie dba, jest odrzucony, porzucony, zaniedbany. I właściwie y, czytając książkę, na początku mam takie poczucie, że, y, że, że ten Lesio, y, jak y, kazał o sobie mówić, jest taki właściwie. Poszkodowany, to jest straszne to, co ja mówię, ale rzeczywiście przez chwilę pojawia się taki moment, czytając Twoją książkę. A teraz na przykład mówisz, że kiedy go zobaczyłaś i kiedy się z nim spotkałaś, to uczucie, które Ci towarzyszyło, było y, jakby. No, totalnym obrzydzeniem względem tej osoby. Czyli to też jest ciekawe, bo widząc się z nim, jakby już wiedziałaś, co zrobił, natomiast czytając Twoją książkę, my nie od razu o tym obrzydzeniu wiemy. Wiemy o tym, co robi, ale znajdujemy i jesteśmy w stanie znaleźć jakieś usprawiedliwienie na jego czyny. Wiesz, podczas jednego ze spotkań autorskich na targach książki, podeszła do mnie dziewczyna i powiedziała: Czytając pani książkę, byłam na panią zła. Zapytałam ją, a dlaczego? Mm. Dlatego, że ja mu współczułam. Ja tak. mówię, no ale pan jest człowiekiem, to jest normalne uczucie, to jest empatia. Mhm. Ja też mu współczuję tego strasznego dzieciństwa, bo to było potworne dzieciństwo. To oprócz matki i babci, które się nad nim znęcały, było jeszcze grono rówieśników na tej wsi. Tak bo on był dziwny od samego... Głupi Lesio, głupi lesio brudny tak. Lesio, zaniedbany mhm. Lesio. W szkole też się wszyscy od niego odsuwali. On lgnął do dziewcząt, a Ale one on się nigdy go, nie był atrakcyjny. One Od się go pewnie brzydziły, albo nie chciały, bo z tego co wiem, był też trochę brudny, był zaniedbany. Brudny, śmierdzący, zaniedbany. Mhm. No, w tym rozdziale o, o babci, u której on mieszkał, u tej starszej kobiety, ona opowiadała, że y, czasami nie mogła patrzeć na to, jaki on jest brudny, więc robiła mu pranie. Mhm. Ale te rzeczy były tak brudne, że ona te rzeczy wrzucała do pralki na kiju, żeby, żeby nie, nie brać do ręki. Mhm. Mhm. Magda, a co. takie pytanie już też bardzo ludzkie, nie odnośnie samego zdarzenia z, związanego ze spotkaniem, tak, ale a jak wyglądają oczy Pękalskiego? Co on ma we wzroku? Co jest. Zawsze się zastanawiałam, jak można poznać że w oczach, że ktoś ma jakiś problem, czy ktoś ma wobec ciebie jakieś złe zamiary. Widziałaś go z bardzo bliska. Czy tam jest. Pustka? Jest jakaś głębia? Jest jakieś przemyślenie? Jest ciemność? Jest zło? Co jest w jego oczach? Wiesz co, on bardzo rzadko patrzył mi w oczy podczas tej rozmowy. On właściwie cały czas patrzył na blat stolika, rzadko mhm. podnosił wzrok. Ale nie znalazłabyś, ja nie znalazłam w tych oczach nic, co byłoby niepokojące, dziwne, straszne. I to jest przerażające. Czyli gdybyś zobaczyła takiego Leszka Pękalskiego, tak jak go widziałaś, tylko w Karfurze, albo nie wiem, w Oszałmie, rob... go. ominęłabyś go, nie zwróciłabyś go na niego uwagi. Czyli fenomenem było to, że ten człowiek tak naprawdę był niezauważalny. Tak, on zlewał się z tłem. Była taka historia, że prowadzono go na komendzie korytarzem, i potem zapytano policjantów, którzy go mijali, jak. Ten człowiek wyglądał, oni nie umieli go opisać. Czyli był nijaki. Był przezroczysty. Nijaki, przezroczysty. Z drugiej strony, kiedy byli świadkowie, którzy gdzieś go spotkali w barze czy w pociągu, był charakterystyczny o tyle, że on bardzo dużo jadł. Jak tylko wsiadał do pociągu, zaczynał jeść. Ludzie go zapamiętywali, bo nie niebywałe ilości. Bo on był zawsze głodny. A w dlaczego dziecińst... był głodny? To... W dzieciństwie był głodny. Nie Wiesz, dostawał jedzenia? To jest jedzenia. taki syndrom okay. chyba jak, jak ludzi w czasie wojny, którzy głodowali, mm. którzy muszą mieć zawsze chleb, muszą mieć coś w lodówce, bo... Od razu się pojawia strach, że mogę być głodny. Mm -hmm. Więc u niego tak, tak było. No jak jeździł na wizje lokalne, to on prosił policjantów często o drugi obiad. I dopiero wtedy zaczynał mówić. Mm -hmm. Także tu z jednej strony był charakterystyczny, miał charakterystyczny taki kaczy-chód. A z drugiej strony, gdybyś go zobaczyła na przystanku autobusowym, na dworcu, minęła w sklepie, nie umiałabyś go opisać. Czyli Twoje spotkanie z Pękalskim. Jako dla reporterki było domyślam się ekscytujące i to była pewnie energetyczna bomba dla kobiety, która zaczyna swoją karierę reporterską, natomiast z drugiej strony było to spotkanie no, po prostu obrzydzające, tak, w sensie spotkanie twarzą w twarz z człowiekiem, który zrobił. To co zrobił. Wiesz, zawodowo na pewno to było niebywałe doświadczenie, bo wiedziałam, że jestem jedyną osobą, która takie pozwolenie dostała, że żaden z kolegów dziennikarzy nie będzie pierwszy. Dlaczego ty dostałaś takie pozwolenie? Nie wiem. Szczęście. Nie wiem, po prostu okay. szczęście wiesz. Może dlatego, że prokurator wiedział, że dużo wiem o tej sprawie, bo kiedy z nim rozmawiałam, przekazałam mu z kim ja już rozmawiałam na temat Pękalskiego. Nie wiem, łód szczęścia po mm -hmm. prostu, bo kolejne rozmowy były możliwe dla moich kolegów dziennikarzy dopiero po wyroku skazującym. Dopiero wtedy mogli się z Pękalskim spotkać. Także tu łód szczęścia. Ale, no tak, za, od strony zawodowej zdecydowanie. To był sukces. Mogłam czytelnikom dać mocny, rozmowę, tak, tak, mocny przedstawić. materiał, przedstawić. Natomiast od strony ludzkiej, no. Nigdy więcej. Nigdy, nigdy zdecydowanie więcej. zdecydowanie nigdy więcej. Czy Pękalski dostał twoją książkę? Tego nie wiem, ale chyba tak. Chyba jedna z ekip telewizyjnych mu tą poprzednią wersję książki zawiozła. Mhm. Czy jeszcze miałam pytanie, właściwie nie pytanie, tylko taka konstatacja, Czyli Pękalski towarzyszy Twojemu życiu od kiedy? Bo to, to jest tak, reportaż, artykuły, researche, pierwsza edycja książki, druga edycja książki, to są lata i Ty cały czas wzbogacasz się o kolejną wiedzę związaną z Leszkiem Pękalskim. Wiesz, to nie jest tak, że ja codziennie wstaję rano i <laughs> myślę o tym, co tam nowego u Pękalskiego. Nie, to po prostu no, zbieg okoliczności, bo yy, kiedy. Nadchodził rok 2017, to po prostu zwróciło się do mnie wydawnictwo, żeby wydać poszerzoną wersję książki na jego temat, bo groziło nam to, że Pękalski wyjdzie na wolność. Czyli on mógł wyjść? On dostał wyrok 25 lat więzienia i w 2017 miał opuścić mury więzienia. I gdyby, myślę, że, że ta moja książka przyczyniła się do tego, że Jakoś władze wcześniej zainteresowały się nim niż w przypadku Trynkiewicza, mordercy chłopców, mhm. bo no, na pewno pamiętacie, jaka wtedy była panika, co zrobić? Trynkiewicz wychodzi. I wiedzieliśmy, że tak samo będzie w przypadku Leszka Pękalskiego. Czyli to było realnie możliwe, że Pękalski wychodzi i tak, no, zakończył, zakończył wyrok. Mhm otwierają się drzwi Pękalski idzie wychodzi na wolność. na wolność i nikt z nas nie wie gdzie się pojawi bo przecież lubi podróżować. Więc co się stało, że jednak nie no, jest... stało się to, że w przypadku Trynkiewicza szybciutko na kolanie napisano ustawę o bestiach yy, i uruchomiono ośrodek zachowań dysocjalnych zapobiegania yy, zachowaniom dysocjalnym w Gostyninie i ten ośrodek był uszyty, że tak powiem, właśnie pod Pękalskiego i Trynkiewicza, czyli te dwie największe polskie bestie. No i w przypadku Trynkiewicza poddano go badaniom przed zakończeniem kary i wszyscy specjaliści zgodnie orzekli, że na wolności on będzie nadal skrajnie niebezpieczny, mm. więc też trafił do ośrodka w Gostyninie. Ta ustawa rzeczywiście nazywa się ustawą o bestiach? Czy to jest, Nie, na, to jest nomenklatura? Nomenklatura medialna. Okay. Ta ustawa się nazywa podobnie jako ośrodek, czyli to jest długa nazwa. Okay. Natomiast no, przeciwko tej ustawie protestowaliśmy od początku protestowały takie autorytety jak Bodnar, jak profesor Monika Płatek, ponieważ nie wolno karać człowieka drugi raz za to samo. Ci ludzie odsiedzieli wyrok, powinni wyjść, wyjść na, wolność, na wolność, a tutaj jakby dostają kolejną karę. No i tak, i tu się zgadzam, że tak być nie powinno ale stawiam pytanie i w mojej książce, i przy każdych rozmowach, które tego dotyczą, co z nimi co zrobić? Co zrobić w takim Co z razie? nimi zrobić? Kto poniesie odpowiedzialność za to, że on jeżeli Pękalski zabije. zabije? Czyli tak naprawdę nie mamy żadnej pewności, że Pękalski wyjdzie na wolność i jakby nie zrobi nikomu krzywdy. Właściwie bardziej prawdopodobne jest, że znowu y, zrobi coś złego. Już w obowiązującym teraz systemie i przy tak funkcjonującym, a nie inaczej ośrodku w Gostyninie, podejrzewam, że nie ma żadnych szans, że Pękalski kiedykolwiek ten ośrodek opuści, czyli zapewne będzie tam dożywotnio. Natomiast sprawę tego ośrodka należy rozwiązać, bo w tej chwili jest tam sytuacja tragiczna. Tam w tej chwili trafiają ludzie, ponieważ każdy dyrektor więzienia, który ma jakiś trudny przypadek, boi się. Co będzie, jeżeli ten człowiek zakończy odsiadywanie wyroku, wyjdzie i kolejny raz zabije. Mhm. Więc y, bardzo wielu dyrektorów, chroniąc, mówiąc kolokwialnie, swój tyłek, y, kieruje takiego pensjonariusza na badania. I do ośrodka w Gostyninie. Na wszelki wypadek. Na wszelki wypadek, na wszelki żeby wypadek. nic się nie stało. Tam się... są w tej chwili łóżka piętrowe, tam jest niebywałe przepełnienie. Ci ludzie piszą listy protestacyjne. Coś z Gostyninem należy zrobić. Trzeba na nowo skonstruować ustawę dotyczącą y, tych, którzy tam przebywają, bo to jest po prostu... No, bomba z opóźnionym zapłonem, która może w każdej chwili wybuchnąć. Ile osób jest obecnie w Gustyni? Nie mniej Wiesz, więcej. Koło, około 90, ośrodek był zaplanowany na 15-14, na tak. 14, 15. tak. Mhm, kilkanaście osób. Magda, ja dziękuję. Dziękuję za wszelkiego również. rodzaju odpowiedzi. Jest mi bardzo miło, że zechciałaś e, odpowiedzieć i opowiedzieć przede wszystkim o Twojej historii z pękalskim. E, jestem pełna podziwu e, za odwagę którą się wykazałaś i przede wszystkim wszystkim, których ta historia w jakiś sposób zaintrygowała lub nie wiem, zainteresowała. Polecam przeczytanie reportażu Wampir. Jak rodzi się zło? autorstwa Magdy Omilianowicz, wydawnictwo Kompania Mediowa. A my się widzimy już z Magdą w następnym odcinku. Już będziemy obie współprowadzącymi. No i co? No i do usłyszenia w takim razie. Dziękuję bardzo. Rozmowy na śmierć i życie. Rozmowy na śmierć i życie we współpracy z Empik Go i wydawnictwem Kompania Mediowa. Empik Go dziękuję za uwagę i zaprasza na kolejne odcinki. Subskrybuj kanał Empik Go i poznaj świat najlepszych produkcji audio.